Hej, hej, witam serdecznie. Dzisiaj szyję panel, czy też ekran okienny, jak zwał, tak zwał. Najprostszy z możliwych, bez żadnych lamówek, bez żadnych utrudnień. Taki podstawowy, myślę, że dla każdego. Korzystając z okazji, pozdrawiam Was, kochani moi, dziękuję, że jesteście, dzięki, że subskrybujecie mój kanał, dzięki, że udostępniacie mój kanał, jesteście po prostu wielcy. No cóż, nie będę przedłużać, czyli tak, od czego zaczynam? Ja już tutaj sobie przygotowałam kawałek tkaniny, czyli woal o szerokości 1,30 m, o długości 1,60 m, krojony za pomocą wyciągania nitki, tak, żeby prosto skroić. Wyciągnęłam sobie niteczki. Kto o tym nie wie, zapraszam do oglądania filmów, jak prosto skroić firanę, czy też jak wyciągnąć nitkę. I tak, ten kawałek materiału, a dodatkowo będę potrzebowała takich małych kawałeczków. To będą wiązania. Wiązania cztery. Cztery wiązania o wymiarach 75 cm długi i szerokość 17-18 cm. Ja już sobie zaprasowałam na pół. Ja już sobie zaprasowałam na pół, ale zacznę od tego i żeby było wiadomo, jak uszyć, jak wywinąć cztery takie sztuki. Więc nie przedłużam, zaczynam. Wiązanie będzie szyte w ten sposób. Składam sobie na pół. Od środka mocuję. Będę szyła gdzieś tak mniej więcej w odległości 0,5 cm od brzegu. Nie lubię tych początków, bo na początku zawsze się coś tam marszczy. Obracam na iglę, tak. Ścinam od razu jakiekolwiek nitki znajdę, ponieważ woal jest przejrzysty i będzie widać, jeśli coś zostanie w środku. Naciągam równo. Tutaj przeskakuję sobie jakieś 10 cm, podnoszę stopkę, przeskakuję jakieś 10 cm po to, żebym mogła za chwilę wrócić na prawą stronę to właśnie wiązanie. Zaczynam od wiązań, bo potem to już pójdzie szybko. Dobrze. Ścinam rogi. Wywracam na drugą stronę. Szpilką wyciągam rogi.
Będę szyła milimetr od brzegu dookoła. O, przytrzymam sobie szpilką. Mocuję. I szpilkę wyciągam dopiero jak już jestem igłą prawie, że przy niej. Obracam na iglę. Stopka do góry. Ścinam nici. I teraz równiutko, milimetr od brzegu. Ciągnę obie warstwy. Wtedy jest mniejsza praca przy prasowaniu, bo one są jakby troszkę ściągnięte, ale przy prasowaniu nie ma bata, prasują się, że tak powiem, nie ma bata. Ok, tutaj, gdzie jest to miejsce, przez które przekładałam na drugą stronę, układam równo do środka, razem przeszywam, znowu szpilka, wyciągam rogi, mocuję. Cztery sztuki, tak? Cztery sztuki. 70 centymetrów już po obszyciu i po obszyciu będzie 8 centymetrów. Jeden. Cztery sztuki do zrobienia, teraz do prasowania, więc odkładam. Dobrze. Przeprasowałam sobie górę na 8 cm, żeby później mieć łatwiej przy zakładaniu. Góra będzie na drążek karniszy, ale zanim zacznę robić górę, podwijam boki, centymetr na centymetr. Mocuję oczywiście i tak jak zwykle obszywam jak normalną firankę, centymetr na centymetr, naciągam równo, nie przeciągam żadnego ani spodu, ani wierzchu. A jeśli naciągam, to obie warstwy równo. Centymetr, centymetr. Można sobie oprzeć na przykład na 2 cm, zrobić zakład po bokach. Mocowanie. Druga strona, drugi bok. Kochani, tu mogę powiedzieć rzeczywiście, że to jest no chyba już prostszego ekranu nie ma niż ten. Ten właśnie z wiązaniami bez lamówki. Lamówka zajmuje, szycie lamówki zajmuje więcej czasu, ale jeśli chodzi o podstawowy to właśnie ten. Dobrze. Boki obszyte. Teraz góra. Widzicie, że już mam zaprasowaną górę i teraz zanim tą górę zaczęłam prasować, wyciągnęłam sobie nitkę w odległości 8 cm i na podstawie tego
Prasowałam. Prasowanie szło o wiele szybciej, dlatego że prasowałam w miejscu wyciągnięcia nitki. Okej. Już obszywam górę. Widzicie, jak to szybko idzie? Najważniejsze, żeby tkanina była prosto skrojona, a wtedy już wszystko pójdzie ok. Też podwijam na centymetr. Oczywiście tunel. Wymiar tunelu to wymiar karnisza. Mamy grubsze i węższe karnisze, grubsze i cieńsze karnisze, więc wymiar tego tunelu zależy od tego, jaki macie karnisz. Ja zrobiłam tutaj 8 cm, czyli schowam będzie 7. I bez względu na to, czy będę miała karnisz wąski czy szeroki, i tak będzie luz. Musi być luz. Ekran musi wisieć swobodnie. I jeszcze kilka centymetrów i już jestem wyrobiona. Góra zrobiona, boki obszyte, góra obszyta. Teraz i tu już też widać, widzicie, że ja już sobie zaprasowałam tą część, która będzie tunelem. Będzie tunelem do drążka, który ładnie wyprostuje firankę w połowie, mniej więcej w połowie. No i doda właśnie tej elegancji. Więc jak? Już po odjęciu tej części mierzę sobie mniej więcej połowę, czyli składam na pół ten panel i mniej więcej w połowie przeprasowuję sobie, a wcześniej wyciągam nitkę, żeby wiedzieć, w którym miejscu prasować. I wtedy nie muszę już mierzyć co kawałek, szpilkować i tak dalej, bo mam już gotowy, ułożony środek do drążka. Ten środek możecie sobie przeszyć na lewą stronę albo na prawą stronę. To nie ma reguły. Albo będzie na prawej, albo będzie na lewej. Czasami szyję na prawą, czasami szyję na lewą. Nie ma żadnej różnicy. No, ale w tym wypadku zrobię na lewą stronę, czyli puszczę drążek na lewą stronę. Drążek kafe, czyli muszę zrobić około 2 cm szerokości, i to już tutaj na pewno trzeba pracować z miarą. A jeszcze wrócę do zaprasowania pośrodku, w którym miejscu ma znajdować się właśnie ten tunelik do drążka. Więc tak, kochani, tutaj nie ma, że musi być dokładnie na środku, albo trochę niżej, albo trochę wyżej. To wy sobie określcie przy mierzeniu okna, na jakiej wysokości mają zacząć się wiązania, a do jakiej i do jakiej wysokości ma być po prostu prościutki panelik, tak? To jest naprawdę sprawa waszego gustu, indywidualna sprawa. Ja robię to mniej więcej na środku.
i tutaj będę szyła w odległości 2 cm. Mocuję dość gęsto, żeby się szew nie rozszedł. I co kawałek mierzę 2 cm. Tutaj trzeba mierzyć, muszą być równe odległości, muszą, ponieważ w całości panel musi być równy, po złożeniu boków on musi być równy. Inaczej będzie krzywo wisiał na oknie i będzie widać tą krzywiznę. A jak nie chcecie się bawić szpilkami, no to też możecie sobie wyciągnąć nitkę przed szyciem 2 cm od góry czy 2 cm od dołu i po tym śladzie szyć. Tak samo, centymetr na centymetr, albo mniej, pół na pół, mocowanie. Teraz skończę dół, będę przyszywała wiązania. Wiązania mam oznaczone na firance, właśnie na tym paneliku. Też sobie zaprasowałam, w którym miejscu będę je przyszywać. W którym miejscu będę je przyszywać. Będę je przyszywać około 30 cm od brzegu. Dobrze. Nitki i już pokażę, jak wszyć, jak wszywam, przyszywam wiązania. Dobrze, kochani, jak przyszywamy wiązania? Rozkładam pod maszyną, ale to tak, żeby Wam pokazać. Pewnie też będziecie musieli to zrobić to samo, co ja też, rozłożyć pod maszyną. I teraz tutaj jest znaczenie, w którym miejscu chcę przyszyć sobie wiązanie. Co robię? Teraz tak. Wiązania przyszyję sobie od góry w ten sposób. Czyli, że jak ono pójdzie na dół, to będzie wyglądało tak. Tunelik w środku, tak? Tu jest lewa strona, żeby było wiadomo, to jest lewa strona. Można sobie przypiąć szpileczką. Prawa strona, czyli przełóż sobie na prawą stronę i jak widać jest pod spodem, tak? Tunelik idzie w kierunku dołu, czyli tamtą od spodu i tą od góry.
I uwaga, staram się szyć w tej samej linii, w której jest ten szewek. Ten szewek. Tak? Ten szewek. Żeby nie zabierać tunelu i nie szyć za wysoko u góry. Czyli dla mnie najlepszą opcją jest szyć po tej samej linii szycia. Centymetr maksymalnie od dołu obniżam sobie wiązania, mocuję niteczki. Czyli jeszcze raz, środeczek tego prasowania, tego zaprasowania, mniej więcej 30 cm od brzegu, środek do środeczka, centymetr poniżej tego szycia, układam wiązanie. Druga strona na wierzch. Tak? I maksymalnie centymetr opuszczam na dół i szyję po tym samym szwie tunelu. Żelazko i praktycznie koniec naszej pracy.